Katastrofa w Szczyrku. Sąd zadecydował katastrofa w Szczyrku. Przedłużono areszt dla podejrzanego. Sąd apelacyjny w Katowicach przedłużył tymczasowy areszt dla Romana D., który jest jednym z podejrzanych o przyczynienie się w grudniu 2019 roku do wybuchu gazu w Szczyrku. W katastrofie domu zginęło 8 osób. W postanowieniu sąd wskazał, że do tego czasu prokuratura powinna zakończyć śledztwo. Sąd przychylił się do argumentacji prokuratora przedstawionej we wniosku i jako podstawę przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania wskazał dwie przesłanki: grożącą podejrzanemu surową karę oraz obawę utrudniania przez niego postępowania, powiedział sędzia rzecznik sądu apelacyjnego w Katowicach Robert Kirajew. W uzasadnieniu postanowienia sąd zaznaczył, że prokurator winien zakończyć postępowanie przygotowawcze do tego czasu 12 czerwca, na co wskazuje wykaz czynności śledztwa, które są jeszcze planowane, dodał. Najsurowszy środek zapobiegawczy środowe postanowienie jest nieprawomocne. Jeśli obrona złoży zażalenie, rozpoznaje inny, trzyosobowy skład sądu apelacyjnego. 12 czerwca minie blisko 1,5 roku od czasu, kiedy wobec D. został zastosowany najsurowszy ze środków zapobiegawczych. Śledztwo przedłużone na początku marca. Prowadząca śledztwo prokuratura okręgowa w Bielsku-Białej poinformowała, że śledztwo w sprawie katastrofy w Szczyrku zostało przedłużone do 5 lipca. Bielscy śledczy wystąpili o przedłużenie śledztwa po otrzymaniu ze Szkoły Głównej Pożarniczej kompleksowej opinii dotyczącej katastrofy i, jak wyjaśniali, powstała w związku z tym konieczność wykonania kolejnych czynności. Wybuch całkowicie zniszczył trzykondygnacyjny dom. Do tragedii w Szczyrku doszło wieczorem 4 grudnia 2019 rok. Wybuch gazu zniszczył całkowicie trzykondygnacyjny dom. Ratownicy znaleźli w gruzach ciała 8 ofiar, w tym 4 dzieci. Według ustaleń prokuratury istniał ścisły związek między wybuchem gazu a pracami budowlanymi prowadzonymi pod ulicą, przy której stał zniszczony dom. Rozszczelniony został przebiegający pod drogą gazociąg. Grozi im nawet 12 lat więzienia. 18 grudnia 2019 rok. Zatrzymani i aresztowani zostali trzej mężczyźni: Roman D., szef firmy budowlanej, która zleciła wykonanie przewiertu, Marcin S., operator wiertnicy, a także jego pomocnik Józef D. Dwaj ostatni opuścili już wcześniej areszt. Mężczyźni usłyszeli zarzuty z artykułu 163 kodeksu karnego. Dotyczą one sprowadzenia pożaru i zawalenia się budynku, w wyniku czego śmierć poniosło 8 osób. Grozi im do 12 lat więzienia. Bielska prokuratura okręgowa przedstawiła zarzuty także trzem innym osobom. Dotyczą one m.in. fałszowania i posługiwania się fałszywą dokumentacją dotyczącą realizacji budowy nitki gazociągu. Osoby te miały także składać fałszywe zeznania. Zastosowano wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze, m.in. dozory policyjne, zakaz opuszczania kraju i poręczenia majątkowe. Zarzuty dla tych trzech osób nie mają związku z samą katastrofą. Są to pracownicy innej firmy, realizującej inwestycję związaną z rozbudową sieci gazowej. Nie są związani z trzema pierwszymi podejrzanymi. Za składanie fałszywych zeznań grozi do 8 lat więzienia, a za fałszowanie dokumentacji i posługiwanie się nią do 5 lat.